Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, dzisiaj są moje 28 urodziny i zaczynamy kolejną przygodę. Proszę napisać w komentarzu jakieś ładne życzenia. Na przykład wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci Rafał nagotańczy. To są najlepsze życzenia, właśnie tego sobie życzę najbardziej na świecie. Jaką podróż ruszamy dziś? Długą i po kawie. Co będziemy robić? Będziemy flyboardować w Augustowie. I gdzie będziemy spać? W aucie. Na materace. Tak. Będzie fajny lokum i pokażemy wam, jak wygląda nasz mini camper. Tak to wygląda. Oczywiście zaraz wsiadamy za kierownicę i na miejsce pasażera, więc te rzeczy wylądują z tyłu. O, jeszcze poduchy będą. Ale tutaj jest taka próba generalna tego, czy się zmieścimy, bo zresztą rzeczy już spokojnie możemy sobie spać. Tu jakieś drobiazgi jeszcze się tam przerzuci naprzód i będzie naprawdę spoko. Jest okej, jest okej. I ruszamy! Chciałeś krówka, ale jesteś piękna. Na 100% się spóźnimy. My już zwiedzamy, a jesteś 2 minuty w drodze. Dziękuję! Już od dawna nam się marzył taki hamburger z Hamski hamburger. Jaki to jest czas? Przybij hamburgera. O, tak. Jaka to jest skala? Jak za dawnych lat. Tankujemy, już jesteśmy za połową drogi na jedzeni. Także teraz musi się autko najeść. Jesteśmy w Augustowie! Dzielny kierowca nas przywiózł. Na razie było bez zamianek. Ja odpoczywałam po nocnym pakowaniu. A Rafciu, no, dostała dzisiaj 3 godziny. To... Jest, tak jest. Ja już czuję, jakbym latała, także na tym flyboardzie to nawet jak z wody nie wyjdę, to już polatam sobie. No to lecimy! A zaraz dosłownie będziemy latać. Znaczy taką mamy nadzieję, jeśli uda nam się wyjść z wody. Poziom energii taki, ale liczę na to, że zaraz adrenalina podziała. Sobie poleżę na wodzie. Ale super! Zobaczymy, co to będzie. Dziwnie na początku, mega dziwnie. podobało nam się bardzo, zawsze ale... Zawsze może być coś nie tak. Jak zawsze z przygodami. Chyba okazałem się zbyt ciężki. Za dużo prędkość i masa miałeś. I zdarzyło się tak, że Ada z panem wylecieli ze skutera. Co podobno się nie zdarzy, bo te skutery są podobno mało. Ten pan powiedział, że tego jeszcze nie grali. Bardzo mało wrotne, o. Także pierwszy raz zaliczony wywróciłem skuter swoją masą. Ale za pierwszym razem Rafał wyszedł z wody już i już za każdym razem później załapywałeś, naprawdę, zarąbiście. Ale no, raz tak spadłem z takiej wysokości na plecy, że po prostu poczułem, jakby mnie ktoś kopnął. Ja już jak byłam trochę za wysoko, to już czułam taką blokadę, że tak wysoko, że i spadłem tak idealnie na plecy. O, ale super. Idziemy sobie wodą do przebieralni i chłodzę kostkę, bo tak się uderzyłam spadając ze skutera. Nie spodziewałam się tego dzisiaj. Ale czad, jest czad, naprawdę mega. No i teraz już czuję, że jestem na Mazurach. Już mi tu kostka ogrodu duże uderzenia, ale ręka puchnie od ukąszenia na skuterze. Po raz pierwszy korzystamy z aplikacji Park4Night i znaleźliśmy sobie kilka miejscówek i tutaj mamy upatrzoną taką, co nam się najbardziej podoba. Aplikacja Ride or Die. No i w takim miejscu chcielibyśmy sobie dzisiaj spać, także na ten camping. Zobaczymy, czy będą wolne miejsca. Bo to jest totalny w ogóle parking dziki. Jedna ważna sprawa. Aż tak to nie jest. I nasza natura. Jest toaleta na miejscu, no to tyle z cywilizacji. Można zrobić cicho. Ale takich miejsc szukamy. Żeby spać w toalecie. To chyba tutaj będzie. O, a tam są bramki i nie można przejechać. O! O, no to fajne miejsce. Fajne miejsce było. Dobra, to zawracamy zaraz. Nie można. To właśnie jest tam ten parking. Mhm. To jest ten parking, który ci polecam. Jest jakiś koncert zamknięty, jakaś imprezka. Przejdziemy na tą drugą plażę. A zobaczmy jeszcze tutaj, może od drugiej strony. No idealnie. Obczajcie to, jak sobie otworzymy bagażnik. Taki będzie widok. Płakać mi się, to tak się cieszę. Kotek, pierwsza miejscówka. Idealna. Hamaczki, park uroczy. No miejscowa jest super. I boisko, żeby popylać w siatę. Do piłki nie mamy jeszcze. Krzak. Wola. W nocy można przyjść się popaść. Na w noc spadających gwiazd. Zrobiliśmy rozeznanie, jesteśmy przy ulicy. Nie, Zarzecze to jest w tę stronę. To nie wiem, przy której jesteśmy ulicy, jeszcze to sprawdzę. Ale tuż przy plaży miejskiej w Augustowie. Super miejscówka, możemy konkretne później namiary wkleić pod filmem będą. Jesteśmy zachwyceni, a teraz troszeczkę się stąd oddalimy i Rafał nas prowadzi. Ja polecam skorzystać z aplikacji Park4Ride. For to czwórka. Tak, wszystko napiszemy. Chciałam coś powiedzieć, ale nie mogę się skupić, bo to za to jest piękny zachód słońca. Przepiękny. Ja pokażę, jaki jest piękny. Bardzo jest przepiękny. A tutaj startuje. Właśnie startują narty wodne, jest też wake, także kolejne sporty, w sensie wake'a już znamy, ale na nartach jeszcze nie próbowaliśmy. No jeszcze musimy kiedyś próbować narty wodne. Jeszcze kilka wodnych sportów. Przed nami jeszcze trochę. No to zdrówko urodzinowe. Urzeczeni Augustowym wylądowaliśmy w restauracji prosto z mostu. Ja mam rybkę, sandacz, a u Rafała karkóweczka. Cudownie, cudownie. Jestem zakochana, zauroczona, naprawdę jest cudnie, nawet komary nie gryzą. Wszystkie poleciały tam w stronę imprezy, no ale z tyłu. W sumie to z przodu też jest. My się zbliżamy do kolejnej imprezy, więc nie wiem, czy tam będą komary, ale no jest ekstra. Teraz lecimy troszeczkę ogarnąć nasz dom na kółkach, zorganizować się. No i to jeszcze nie koniec, bo jeszcze nie wykończony kierowca, ale zawsze po moich urodzinach jest noc spadających gwiazd. A mamy tutaj plażę obok. Także idziemy na plażę oglądać gwiazd. Miejsce jest świetne, tylko okazuje się, że dzisiaj tu jest jakaś wielka impreza. To musimy się rozłożyć. No co teraz mamy zagwozdkę, co robić? Narada. wojenna. Bo musimy rzeczy z tyłu przerzucić na przód. To nie jest tak, że mamy tu jakieś wokół obozowisko rozkładać, no ale tak się też afiszować z tym, że tu mamy rzeczy właśnie wszystkie, co nie chcemy. Będzie jeszcze mniej miejsc. Ale zimno. Poradzimy sobie w każdych warunkach. Ale zimno. Trochę się, ale zimno od tego piasku. Ale kosza. Ale romantiko. Poszło się. Tylko te kaczki patrzą na nas z zażenowaniem. Co gaśnie. To nadzieję. No jest idealnie, naprawdę. A pomyślałeś życzenie? Nie dużo. To była ekspresowa akcja i mocno burzliwa, ale jesteśmy w naszym domku. Na razie jeszcze w wersji mega prowizorycznej, bo przez to, że tu już jest wokoło tak dużo ludzi, które się dzieje, to chcieliśmy po prostu to zrobić jak najszybciej, żeby jak najszybciej upchać rzeczy z przodu, żebyśmy mieli tutaj jak najwięcej miejsca, więc ta pierwsza noc nie będzie jakaś mega komfortowa i jutro lepiej to przemyślimy i rozegramy, no ale dzisiaj to taka kwestia zaskoczenia. Nie spodziewaliśmy się tutaj wielkiego koncertu. Znaczy, wiedzieliśmy, że jest, ale jakoś nie przemyśleliśmy tego. Nie wiedziałam, że to jest taka imprezownia. No cóż. Przy samym klubie mamy auto. Właśnie się obudziliśmy rzeźcy i wypuczęci jakąś godzinę później. Jest 1:30. Impreza trwa w najlepsze. Wokół jest mnóstwo obijanych, wymiotujących nastolatków. I za bardzo nie przypomina to zdjęć z Pinteresta, jak się wpisze nocowanie w samochodzie, ale mamy nadzieję, że jutro uda nam się to odczarować w jakimś spokojnym miejscu. Jutro jedziemy gdzie indziej. W jakąś dzicz, głuszę. No jestem w szoku, bo nie przemyśleliśmy tego, nie spodziewaliśmy się, że to będzie taka imprezownia i że to wszystko będzie trwało tak długo, bo nie zapowiada się, żeby zaraz było cicho i spokojnie. Rano obudziliśmy się w totalnie innym świecie i te widoki rano totalnie były tego warte.